Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. Jestem oczywiście doktor Szczypson, Tościk, kurczę, wszystko naraz. Lekarz, kucharz, akrobata. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, dzieje się mega dużo, ponieważ czekam, aż wróci Dave i Neon. Gdzieś tam poszli do starej wioski, znaczy do innej wioski po prostu. Do innej wioski, do tamtej, do której Dave chyba został wygnany. Sprawdzić, co tam tak dokładnie jest i czy da się tam mieszkać, czy jest tam ten koronawirus, który tutaj nas torturuje. Swoją drogą mam jeden lek, tylko muszę zaś też po więcej. Zaraz zajdziemy sobie. Na samym początku zostawcie łapkę w górę. Będzie mi mega miło, jak zostawcie łapeczkę w górę. Dobijmy może... No, myślę, że 3000 łapek to bezproblemowo jesteście w stanie dobić, więc 3000 łapek, no i będzie mi mega miło. Macie oczywiście na to 3000 to 3 sekundy. 3, 2, 1... Dziękuję bardzo za łapkę. Kto zostawił, komu się udało? W ciągu 3 sekund koniecznie niech napisze w komentarzu. Dobra, czekamy na chłopaków. Mam nadzieję, że za niedługo wrócą, bo tak mieli właśnie w porach godzinnych wrócić tutaj jakoś. Tu widzę strasznie dużo mobów jest. One roznoszą w ogóle te wszystkie zarazy i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że zaraz chłopaki będą. To ściął! O, jesteście! Siema, siema! Ojej, ale mi obił! To ściął! Na pewno jakiś dzień ten. Dobry. Co tam u was? Jakie wieści? Słucham. Rewelacyjne wieści. Kurczę, nie ma tam wirusa, no czuję się wręcz przewspaniale. Tętnię życiem i kurczę, wszystko jest idealnie. Czyli da się tam mieszkać, tak da się tam mieszkać, tak? Da się tam mieszkać. Mhm, no dobrze. A gdzie to dokładnie było? To jest ta wygnana wioska, gdzie byłem wygnany. Czyli dobrze myślałem, że to tam. No i mówisz, że co, i wszystko fajnie? Użyliście jakiegoś leku chociaż raz? Ani razu nie użyłem. No jedynie ten, co tobie daliśmy, nie? No tak, ale to ja zwariowałem tutaj wtedy, nie? Tak. No dobra, tak, no to jest... chodźcie, weźmiemy więcej leków. Ile macie teraz leków? Ja mam dwa, ale dobra, tylko to się masz? Boję, że tutaj mnie chyci. Masz? O, dzięki. Ja idę po trzy jeszcze dla siebie. Neon, ile ty masz? Dwa, tylko dwa. Dobra, to też ci dam jeszcze jednego. Taki standard to jest trzy, tak, dla bezpieczeństwa. Wiecie, że jak już zużywacie ten drugi, to należy wracać, żeby zabrać, uzupełnić magazyn, nie? Mhm, dokładnie, czyli te ostatnie to tak na drogę powrotną. Tak, na drogę powrotną, bo jakby wam brakło w drodze powrotnej, no to jest pozamiatane, nie? Dobra, tutaj mamy ten. Ja biorę sobie dla siebie trzy, tutaj Neon, zaraz, o, rzucam ci, proszę bardzo, mamy po trzy, możemy, no dobra, ej, słuchajcie, no to nie jest daleko w sumie, to możecie mi w sumie pokazać, co tam jest, bo ja jestem strasznie ciekaw, jak tam żeście się ulokowali, w sensie, co tam jest. Ja mieszkam w tym domku, co kiedyś, no kurczę, taka chatka, nie powiedziałbym, że wysokich standardów, po prostu zwykły domek. Taki... No ale w czasie epidemii, to co tam więcej chcieć, nie? No właśnie, no tutaj jak jest zarażone, to Palionowo, no to kurczę... Lepszy rys niż nic, nie? No dokładnie. Dobra, mamy na szczęście te trzy antywirusy, no to powinniśmy dać radę. W sumie łącznie to mamy 9, więc małe prawdopodobieństwo jest, że nagle wszyscy zachorujemy i wszystkie trzy będzie trzeba zużyć. Więc na luzie. O kurczę, ale wy jesteście szybcy. Chyba... Dawaj. Ja jestem jakiś osłabiony, za dużo działam z tym wirusem, ale mnie tylko raz chwycił póki co. To by więcej już, tak z dwa, trzy? No widzisz, bo ja... Już miałem niezłe przeboje. No, ja chyba przez to, że ja wdycham jakby opary z tego antywirusa, jak go tworzę, no to chyba jakoś staję się bardziej odporny na to. Jakby więcej razy go zażywam, nie? A to już jest medycyna wyższej klasy. Słuchajcie, byście się pogubili. Policjantem jestem. No, dokładnie. O, Elytra to jest dobry pomysł. O, nie. Nie poleciałem tak dobrze, jak chciałem. Aj, widzimy już. No, ale to już jesteśmy blisko, nie? Cudowną wioskę. Pachną tutaj słoneczniki piękne. Można sobie łuskać tutaj. A w ogóle, czekaj. Ej, faktycznie tak jest, że słoneczniki zwracają się w tą stronę, gdzie jest słońce. Ej, no. Nawet w Minecraftie tak jest zrobione. Jestem ciekaw, czy jak ono będzie po drugiej stronie, to czy też się odwrócą. Nie wiedziałem o tym. Muszę to przyznać. No, widzisz? Ale... Ciekawocha. Wydaje mi się, że tak działa. I tutaj, jak widzisz, jest moja chata pierwsza z bomby. No tak. No widzę, no ale tutaj się... No taka prosta chata. No dobrze jesteś ulokowany, dobrze jesteś ulokowany. Po prostu nic tutaj nie ma specjalnego, tak? No a tu jest jakiś villager. Mordo, jak się czujesz? Bardzo dobrze. No to dobrze. A ty na gdzie się tu osiedliłeś? No ja właśnie zajmuję sobie, który domek popadnie, bo ja czasami do domu wracam w tak kiepskim stanie, że wiesz... A, rozumiem. No, poimprezuję sobie trochę i potem nie potrafię wrócić do laty. Ło, zbugowałem się.
A nie, więc tak, nie. Pierwsza lepsza, walne się. No dokładnie, no, to dobrze. A tu kiedyś z tymi, z krowami i z owcami miałeś okazję sobie drzemkę strugnąć? No wiesz jak to wyglądało pana policjanta? Może lepiej, żebym nie opowiadał. No to wyglądało pana policjanta, że tak, wiesz, że takie życie w jego branży, jeden weekend, pięć melanży i... A, rozumiem, no, rozumiem. Rozumiem, dobra, a słuchajcie, no dobra, skoro tu jest taki dobry klimat jakby i tu bezproblemowo jesteśmy w stanie przeżyć, no to pytanie mam bardzo ważne. Słucham. Czy jest tutaj miejsce gdzieś na jakieś laboratorium, bo jeżeli tu jest lepiej, no to się tu przeniosę, no sam przecież tam nie będę w tamtej wiosce, nie? No tak, no jesteś, kurczę... Lepiej być blisko was, wszystkie zapasy, lepiej to tutaj tworzyć, żebyście mieli to, nie? Zapraszam cię tutaj, albowiem tutaj pod wodą jest pewne pomieszczenie, które odkryłem kiedyś. Co ty gadasz? Poczekaj, tutaj trzeba zamontować. Kim jesteście, chłopaki? Mieć głębokie płuco. No ja mam głębokie płuco, ale gdzie tu jest coś? Tutaj, proszę bardzo, wchodzimy i mamy taki... Ale miejscowo. No jak widzisz, tutaj nic nie ma. Tutaj była zasadzka, ale no kurczę, ona nie pykła. A, no i jak widzisz... Już wiem, które to miejsce. No i tutaj, wow, ale super. No i to w sumie idealne miejsce, żeby tutaj się jakby ulokować, nie? No możesz to rozbudować i tutaj sobie działać ze swoim antybiotykiem. Ej, no dobra, no to chłopaki, pytanie bardzo ważne mam. O, w ogóle muszę usunąć te pajęczyny tutaj, bo to muszą być bardzo, bardzo dobre warunki przy robieniu takich rzeczy, ponieważ każdy brud to jest ryzyko, śmiertelne nawet bym powiedział. Musicie mi pomóc przenieść laboratorium, bo sam nie jestem w stanie go przenieść. Tam jest no za dużo rzeczy. Lecimy po... Będzie trzeba go przenieść. Słuchajcie, widzowie, jeżeli macie jakiś pomysł, jak możemy zwalczyć tego koronawirusa, no to koniecznie piszcie nam w komentarzach. Oczywiście czytamy komentarze i... O kurczę, zbugowałem się teraz, już na pewno. A nie, no nie wiem, co się dzieje. A już tak fajnie się zbugowałem. Fajnie się wtedy leci. O właśnie, no tak, to trzeba jakoś zbugować. David, ty też próbujesz. No mi się to też udaje jakoś czasami. I tak jak się zbuguje, to... O, teraz! O nie, znowu. Ajajaj. To trzeba tak niby się odbijasz, ale... Czekaj, bo ja to robię teraz właśnie chyba. Musisz tak idealnie się odbić. No chyba Bartek to robi teraz w tym momencie. No. To trzeba po prostu spację w dobrym momencie klikać. Ale to jest jeszcze taki... Ale ty jesteś tak przewrócony, że ciągle głową w ziemi, czy...? No, tak. No to tak, to jest to, no. U mnie tak. Patrzcie, wy tego i tak nie zobaczycie w sumie, bo to jest zbugowane tylko u jednej osoby. No, tylko u ciebie. Dobra, słuchajcie, chodźcie tam do tego laboratorium. Szybko nam w sumie ta podróż minęła. Nie wiem, czy damy się radę zabrać na raz, ale wydaje mi się, że powinniśmy tak. Dobra, odłóżcie do skrzynek jakichś tutaj rzeczy, które są niepotrzebne, żebyście mieli jak najwięcej miejsca. Ale tylko te niepotrzebne wywalcie. Bo to, co jest potrzebne, no to lepiej sobie zostawić. Ja myślę, że mam fest dużo miejsca i... Dobra, ja już tutaj wlatuję do laboratorium. O, ale szybko. Dobra, chodźcie. Myślę, że tak. Myślę, że... David, ty byś mógł zabrać tutaj... Wiesz co? Ej, w ogóle... Co jest to? Teraz to zauważyłem. Ktoś mi... Okradł mnie ktoś. Co? Jak cię okradł? Gdzie jest złodziej? Ja go zaraz tutaj... Tutaj w tym miejscu był stół do alchemii. To pewnie ten, ja mu walę w mordę. Tutaj był stół do alchemii i tutaj był stół do alchemii. Ja je potrzebowałem do tego, żeby robić te antywirusy. Bez tego nie jestem w stanie nic zrobić. Gdzie jest złodziej? Jak to jest możliwe? Nie wiem, może jakiś... Dave, wyjmuj z kieszeni i stoły do alchemii. Ktoś mnie okradł. One by się nie zmieściły do kieszeni, panie policjancie. Ej, ale to jest... Musimy je zdobyć też. Dobra, bierzmy to, co jest też potrzebne. Chłopaki, tutaj to bierzcie. Te tutaj na górze, do ściągania enchantów, ponieważ to też jest potrzebne. Bierzcie kowadło. Mam. Skrzynka tam była. Kotły, bardzo ważna rzecz, kotły. No i oczywiście piece wszystkie do przepalania, więc te piece też tutaj musicie wyciągnąć z tego. Mam nadzieję, że was starczy na to miejsca. O nie, każdy jakiś piec wpadł do środka. To są straty. Trudno. Dobra, tu, no akurat wózek to nie niepotrzebny. Dobra, z tego laboratorium już mamy wszystko, ale chodźcie, bo przypomniałem sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zajdziemy jeszcze do szkoły, ponieważ tam jest laboratorium, pamiętacie? A, faktycznie. No i tam tych stołów do alchemii było dużo. Możliwe, że ten ktoś to tam zabrał. Kto to tam stworzył. Ja nie wiem, kto to stworzył, więc... Więc właśnie, mieliśmy go też zlokalizować, nie zlokalizowaliśmy go w sumie jeszcze. Ale nie ma teraz czasu, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, lecę tam, zabierzemy to. Zabierzemy tych stołów do alchemii dużo, bo im więcej stołów, tym jesteśmy w stanie szybciej robić te wszystkie te leki. Więc to jest, myślę, ważne.
Dobra. Tu kurczę jest skażona ta szkoła czasu. No ale tu już wszystko jest skażone, nie? Więc to już... To... O nie! Creeper! Ała. O, bardzo niebezpiecznie. Niedobrze. Dobra, wchodzimy tutaj na szybko. Szybko bierzemy to, co powinniśmy, żeby się stąd szybko jak najszybciej wynieść. Słuchajcie, wy możecie w sumie już lecieć do tamtej wioski, ja tam zaraz będę. Dobra, Davik, masz kilof? Ale rzeczywiście, no to dobra, posiadam. Zbierz tu kilka tych stołów alchemicznych. Dobra. O nie, stary dach rozwaliłeś, ty wariacie. Dobra, wali się. No nie, bo to tutaj jest koronawirus, chłopie, tego nie można tak. Nie można tego tak zostawić, stary, bo to będzie uciekać stąd. Stoły. Weź, daj mi... Nie, wystarczy już ich tyle. Chłopie, tu już ich zebrałeś z dwa staki. Dobra, weź tutaj te kotły jeszcze, co są w tych dziurach. Nie mam killowa w ogóle, stracił mi się killów. Co ja teraz zrobię? Dobra, tu wziąłeś te. Co jeszcze potrzebujemy? Weź tych pieców tutaj jeszcze kilka. Ale mam dużo piecyków. Tak? No dobra w sumie, no ale to wiesz, lepiej mieć więcej niż mniej. Dobra, chodź, lecimy. Masz elytrę i fajerwerki? Ale rzeczywiście, że... Dobra, rozwal ten dach, już trudno, już się i tak koronawirus uwolnił. Dobra. Wylatujemy przez dach. Ty, no ale nie mieczem, chopie. Dobra, i lecimy do tamtej wioski. Ojejku. Dobra. Nie mogę. Ja sobie tutaj w locie odpalę papierosa. O. Dobrze, odpal sobie w locie papierosa. Dobra, dolatujemy tam do tego laboratorium, dajemy to tam wszystko. I ja rozpoczynam od razu badania, ponieważ musimy zwalczyć to wszystko. Dobra, tutaj to jest. O, trafiłem, stary. Najlepszy jestem w tą grę. Dobra. Okej, idę na dół. O nie, jakaś ryba mnie przesuwa. Dobra, udało mi się. Dzień dobry, dobra, skrzynki, wszystkie twoje przedmioty. Dobrze, dziękuję ci bardzo. To łóżko rozwalę, bo tutaj za bardzo nie ma czasu na sen, ale i tak sobie dam tutaj to łóżko, żeby tak, wiesz, jak będę musiał się przewrócić na chwilę, to się przewrócę, nie? Czaję. Dobra, jestem w stanie to zrozumieć. To dobrze, bardzo dobrze, David, że jesteś taki wyrozumiały. Dobra, pomóż mi to tutaj jakoś rozplanować. Czekaj, dobra, ja sobie to w sumie już wiem, jak to zrobię. Tak, zrobimy tutaj. No kurczę, piecyk. Tu dajemy trzy kotły, to jest mi potrzebne mega bardzo. Potrzebuję jakiś półpłytek, masz jakieś półpłytki? Nie mam. Kurczę, szkoda. Dobra, dajemy na razie coś takiego. I tylko ten jeden stół alchemiczny tu. Dobra, mamy wstępnie laboratorium stare zrobione, to już jest coś, nie? Dobra, mam takie coś, o. Będzie trzeba tu, jeszcze tu kowadła i to musimy rozplanować jakoś. Kowadło dam w tym... Ale kozak, dobra, fajnie, tyle, coś takiego. Tyle tu dam dwa te. I tu na to. Dobra, no stary, w tym momencie... O nie, ciemno i nastała ciemność. Trzeba to dobrze rozjaśnić, żeby ten koronawirus się tu nie dostawał, chłopie. Dobra. Ja tutaj sobie... Udało nam się, wiesz? No właśnie. Zrobiliśmy laboratorium w tym momencie. Teraz tutaj będziemy pracować nad tym wszystkim. Kurczę, co ty masz za słaby ogień tutaj? Jaki słaby? A nie odpalaj fajki tutaj, stary, bo to zakazisz mi laboratorium, stary, tak nie można. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i wbijajcie koniecznie do Davika i do Neona, który niestety musiał szybko lecieć w trakcie, jak zbieraliśmy stoły alchemiczne, ponieważ miał wezwanie na policję. No, niedobrze. Dobrze, do zobaczenia już jutro, trzymajcie się, na razie, pa. No elo.